Witam, witam i pozdrawiam. Temat gorący jak kiełbasa na grillu u Polaków przy piwku w sobotę, a mianowicie białoruska granica i czyhający pod nią oddziały Wagnerowców. Tak, w dniu dzisiejszym mieszkańcy Białołęki poinformowali, że nad ich domami latają sobie bezpańsko dwa białoruskie śmigłowce desantowe. No co, ćwiczenia mieli, ale po swojej stronie to im się coś granice pokićkały, nie? Tak se można pomyśleć, nie? Chwila potem rząd mówi, to nieprawda. Żadnych obiektów na terytorium Polski nie było. Żadne radary nic nie wykryły. A w tym momencie jednak już mają potwierdzenie, że jednak wleciały. Pytanie jest takie. Co wleciało na pokładzie tych dwóch śmigłowców desantowych? A może pod nimi na linach? Ja obstawiam, że to może być część tego oddziału stuosobowego Wagnerowców, co to zapowiadali, że do Warszawy i Rzeszowa się wybiorą na wycieczkę i zajmie im to około 3 godzin. Ktoś ma Google Maps, niech sprawdzi, ile z Białołęki do Warszawy się autostopem jedzie. Ciekawe wnioski, nie? No, w tym momencie Błaszczak robi w majtochy w pampersika. Zawiadamiajmy już NATO o incydencie. Ambasada białoruska jest wzywana na dywanik. I się robi kocioł. Halo, gdzie była straż graniczna? Jakim coś latało nad łbem? Gdzie były te oddziały wojskowe? W tysiącach, co tam siedzi na granicy? Łącznie z Amerykanami i Anglikami i innymi naściami? Gdzie oni byli? Co oni robili? Spali? Halo, Błaszczak!